Cześć, z tej strony Wojtek Plona i witam Cię w 58. odcinku podcastu Finanse w Twojej firmie. W tym odcinku podzielę się z Tobą perspektywą finansisty na projektowanie systemów premiowych. Zapraszam do przesłuchania. Witaj w podcaście Finanse w Twojej firmie. Finanse w Twojej firmie to pierwszy w Polsce podcast skupiony wyłącznie na zarządzaniu firmowymi finansami. Podcast jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą uporządkować finanse w swojej firmie i zarządzać nimi na podstawie twardych danych. Podcast prowadzi dla Ciebie Wojciech Plona, założyciel Plona Consulting, spółki, która jako zewnętrzny dyrektor finansowy wspiera właścicieli małych i średnich firm w skutecznym zarządzaniu finansami. Dzięki współpracy z Plona Consulting przedsiębiorcy dowiadują się wszystkiego, co powinni wiedzieć o rentowności, marżowości, płynności i wynikach finansowych swojego biznesu. A co za tym idzie, śpią spokojnie. Witam raz jeszcze w kolejnym odcinku podcastu. Jak wspomniałem we wstępie, dziś pod lupę bierzemy temat projektowania systemów premiowych. Jest to temat, który w małych i średnich przedsiębiorstwach nabiera coraz większej popularności i z roku na rok zauważam coraz więcej osób, które chcą w swojej firmie wdrożyć tego typu system. A Natomiast z drugiej strony mam w głowie wiele przykładów źle wdrożonych systemów motywacyjnych, czy inaczej zwanych premiowych, które generowały firmom zdecydowanie więcej szkody niż pożytku. Więc dziś opowiem trochę o projektowaniu tego typu systemów oraz przede wszystkim o błędach, które często w tego typu systemach występują. Wszystko po to, żebyś wiedział, na co koniecznie musisz zwrócić uwagę. Pierwsze od czego dzisiaj chcę zacząć, to odwołanie do samej nazwy. W definicji jest oczywiście różnica między na przykład systemami prowizyjnymi, premiowymi i motywacyjnymi. Natomiast wielu przedsiębiorców. Używa ich zamiennie. Bo siłą rzeczy system premiowy ma za zadanie motywować. I tutaj często jest pies pogrzebany, bo co się okazuje, w wielu organizacjach, z którymi pracujemy w planach Consulting, system motywacyjny wcale nie motywuje. A czasami wręcz przeciwnie sprawia, że ludzie pracują mniej chętnie, co zauważam na przykład kiedy systemy motywacyjne są oparte o uznaniowe premie. Czyli na dobrą sprawę pracownik może wcale nie wiedzieć, czego się od niego oczekuje, o realizacji jakich zadań powinien dbać najbardziej, z jakich liczb będzie rozliczany i na koniec, końcu, i koniec końców, patrząc pod koniec miesiąca wstecz na to, jak pracował przez ostatnie 4 tygodnie, nie będzie w stanie określić, czy dostanie premię, czy nie, i na przykład, co musiałoby się wydarzyć, co powinien zmienić, poprawić, żeby tę premię dostać za kolej, w kolejnym miesiącu. Więc jak widać na tym przykładzie, wielu, wiele systemów jest motywacyjnych tylko z nazwy. Więc pierwsza zasada budowania systemów premiowych z mojej finansowej perspektywy jest prosta: że te systemy muszą mieć jasne, wręcz zero-jedynkowe zasady. Czyli zachęcam mocno do tego, żeby pracować na liczbach i premiować nie za zasługi, ale za wyniki. Bardziej za skuteczność, aniżeli za zaangażowanie. Bo koniec końców to na tym nam wszystkim zależy, żeby praca naszego zespołu była jak najbardziej efektywna i skuteczna. A nie, żeby dawać pracownikom pretekst do obgadywania się nawzajem, kto dostał, a kto nie dostał premii i z jakich powodów. Ale przechodząc dalej, kiedy rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy chcą wdrażać jakieś systemy premiowe, to w 90% przypadków. Mają oni na myśli system premiowy dla działu sprzedaży. A ten obszar to w ogóle miejsce, w którym trzeba bardzo mocno uważać. I opowiem teraz w kilku punktach o tym, co może pójść nie tak, czyli jakie błędy popełniają firmy czy przedsiębiorcy w obszarze tworzenia systemów motywacyjnych dla działów sprzedaży. Oprócz, oczywiście, kwestii premii uznaniowych, o której już mówiliśmy, pierwszy błąd to błąd, o którym mało kto mówi, a z perspektywy finansistów. Może mieć opłakane skutki, w, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, czyli powiązanie systemu premiowego z wystawionymi fakturami albo podpisanymi umowami, zamiast wpłatami należności. Wiele rzeczy tutaj może pójść nie tak. Zaczynając od najprostszej sytuacji, w której firma ma mocno odroczone terminy płatności, bo na przykład otrzymuje pieniądze dopiero po zakończeniu jakiegoś dużego projektu, a premia dla osoby z działu sprzedaży jest wypłacana na przykład w momencie podpisania umowy. Czyli firma wypłaca premię na długo, długo zanim sama zobaczy jakiekolwiek pieniądze za dane zamówienie czy projekt. Jeśli słuchasz już od jakiegoś czasu tego podcastu, to pewnie nie muszę ci przypominać, że w taki sposób sami aż prosimy się o problemy z płynnością. A jak wiadomo, cash is the king. Co więcej, powiązanie tego systemu premiowego czy prowizyjnego z momentem, kiedy klient dokonuje płatności, ma też dodatkową korzyść, oprócz samego faktu dobrego oddziaływania na płynność. Mianowicie, daje to Twojemu handlowcowi bardzo konkretny powód, żeby po pierwsze starać się negocjować krótsze terminy płatności, po drugie, żeby dbać o o tego klienta także po dokonaniu sprzedaży, żeby przypadkiem nie stało się coś, co mogłoby go odwieść od płatności, a po trzecie, żeby raz na jakiś czas uprzejmie się przypomnieć z przypomnieniem o terminie płatności. I wydaje mi się, że to są trzy bardzo przekonujące argumenty, żeby wiązać premię albo wypłatę prowizji z momentem zapłaty należności, a nie podpisania dokumentów czy wystawieniem faktury. Żeby nie udzielać premii od klientów, którzy generują jedynie długi. Drugi częsty błąd w systemach premiowych dla działu sprzedaży to przesadnie skomplikowanie. Czyli opieranie systemu nie o własne uznanie, a o liczbę. Ale tak skomplikowane liczby, że do momentu otrzymania wypłaty twoi ludzie nie, mają, nie są w stanie określić, ile otrzymają bonusu. Ponieważ musieliby spędzić nad tym zbyt dużo czasu. Tutaj moja sugestia: jeśli sam masz czasami problem, żeby wliczyć, ile premii powinni dostać twoi ludzie, to oni tym bardziej będą mieli z tym problem. I w ten sposób znów ograniczamy ten czynnik motywacyjny. Bo przykładowo, twój pracownik wie, że ma pracować na pewne wyniki, ale wpływ poszczególnych składowych tego wyniku jest tak mglisty, że na koniec dnia nie jest to motywujące. Idąc dalej, mamy błąd numer 3, czyli przesadne premiowanie od stałych klientów i niewystarczające premiowanie od nowego biznesu. I ten błąd może przyjąć wiele form, które na koniec dnia sprowadzają się do tego, że w naszej organizacji bardziej premiujemy tak zwanych farmerów, aniżeli hunterów. Ekstremalnym przypadkiem na no to jest firma jednego z naszych klientów, w której jeden z handlowców który nie pozyskał nowego klienta od prawie roku, miał wynagrodzenie wyższe niż członek zarządu. Bo tak był skonstruowany system prowizyjny, że nie musiał tego robić. I żeby była jasność, to nie było tak, że w jakiś sposób aktywnie walczył o kolejne sprzedaże, albo stale obsługiwał klientów. Była to firma usługowa, której rolą handlowca kończyła się po podpisaniu umowy. Więc osoba z działu handlowego, która miała takie szczęście, że pozyskała kilku stałych klientów, stałych i sporych, którzy dzięki dobrej obsłudze zostali z nią na lata, nie robiąc w większości przypadków zupełnie nic, nie wkładając żadnej dodatkowej pracy w obsługę, czy nie realizując do sprzedaży, cały czas pobierała premię od tego klienta co miesiąc. Czyli coś, co możemy nazwać wypłacaniem wiecznych premii. Błąd numer 4 to premiowanie od wartości sprzedaży, czyli układanie systemu premiowego tak, że uwzględnia on kwoty na fakturze, a nie uwzględnia marży. Czyli przykładowo, handlowcy pracują w oparciu o system prowizyjny, w którym otrzymują prowizję 2% od wartości nette, netto tego, co sprzedadzą. I teraz ktoś powie, że to dobrze, bo będą dużo sprzedawać. Na co odpowiadam? Że oczywiście. Będą sprzedawać dużo. Albo nawet bardzo dużo i bardzo tanio. Bo dokładnie do tego motywuje ten system, żeby za wszelką cenę zwiększyć wartość netto na fakturze bez zwracania uwagi na marżę. Przykładowo mamy sytuację, w której klient chce dokonać zamówienia na 100 tysięcy złotych, a handlowiec proponuje, że w bardzo okazyjnej cenie dorzuci do tego coś za na przykład 20 tysięcy złotych. I klient patrząc na cenę Decyduje się zwiększyć ten zakup, bo cena jest naprawdę świetna. I co się okazuje? Że ta cena była tak dobra, że firma dołożyła do tego interesu no bo rabat był aż tak wysoki a potem dołożyła do interesu drugi raz wypłacając prowizję od nierentownej sprzedaży towaru. Więc jest to szczególnie groźne, jeżeli dziś nie, nie śledzisz bardzo precyzyjnie marży. Przechodząc do numeru 5. Mamy brak powiązania systemu premiowego czy motywacyjnego z budżetem. I to jest na mojej liście taki punkt koronny, bo jest to coś, co w wielu firmach, z którymi pracujemy, generowało duże kłopoty. Zaczynając od samego początku, jeśli dzisiaj Twoja firma nie posiada spisanego budżetu, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że Twoje cele sprzedażowe mogą nie uwzględniać kwestii takich jak na przykład wzrost kosztów stałych. Wiele firm, które nie mają budżetu, ma ustalone cele sprzedażowe, jak to często mówię na oko, co skutkuje tym, że niekoniecznie są one postawione dobrze. Bo jeśli planujesz sprzedaż w perspektywie rocznej i nie uwzględniasz w tym planie założonego wzrostu kosztów stałych, to twoje cele będą za niskie. I teraz w naszym błędzie numer 5, czyli braku powiązania systemu premiowego z budżetem, mogą być dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza: premie są wypłacane nawet jeśli nie są osiągane cele, czyli niezależnie czy sprzedamy bardzo mało, czy trochę więcej, czy bardzo dużo, to jest wypłacana premia. I na przykład osoby, które zrealizują 20% planu sprzedażowego, otrzymują premie. Albo druga sytuacja, w której system motywacyjny uwzględnia cele i się do nich odnosi, ale cele, jak, jak wspominałem przed chwilą, są źle postawione. Bo w obu tych przypadkach premiujemy zespoły, które pracują tak, że za parę miesięcy mogą pojawiać się problemy. A na sam deser mamy błąd szósty, czyli błędy we wdrożeniu i komunikowaniu zmian systemów premiowych. Myślę, że jest na rynku sporo osób, które w tym temacie mają dużo ciekawego do powiedzenia. Natomiast ten odcinek nie byłby kompletny bez choćby krótkiego przypomnienia, że system premiowy albo motywacyjny w znaczny sposób na zarobki, a co za tym idzie na życie twoich pracowników. Co za tym idzie, jego zmiana lub zmiany mogą sprawić, że pracownikowi będzie żyło się prawie z dnia na dzień zupełnie inaczej. Więc jeśli planujesz zmiany, szczególnie duże, to poświęć choć trochę czasu na przemyślenie tego, w jaki sposób będziesz komunikować to zespołowi, żeby uniknąć poważnych, kosztownych błędów prowadzących do buntu na pokładzie. Czas na podsumowanie. W ramach podsumowania, projektując i wdrażając system premiowy, pamiętaj, aby był on w miarę możliwie jasny, przejrzysty oraz oparty o liczby, a nie o uznanie. W dalszej części odcinka opowiadałem natomiast o częstszych błędach, więc dla przypomnienia: błąd pierwszy to powiązanie wypłaty premii czy prowizji z momentem podpisania umowy, a nie z momentem wpływu pieniędzy. Błąd drugi to przesadne skomplikowanie systemu, które sprawia, że pomimo, że mamy liczby, to pracownik dalej nie ma pojęcia na czym powinien się skupić i za co dostanie swoją prowizję czy premię. Błąd numer trzy to przesadne premiowanie od stałych klientów, a w tym też udzielania wiecznych premii, a niedost niedostatecznie premiowanie nowo pozyskanego biznesu. Czwartym błędem było premiowanie otwartości sprzedaży i nieuwzględnianie uwzględnianie marży. Błąd numer pięć to brak odsadzenia systemu premiowego w budżecie firmy, przez które możemy premiować nie te cele, które powinniśmy osiągnąć lub chcemy osiągnąć. Ostatni, szósty błąd to błędne komunikowanie zmian, wynikające z tego, że nie doceniamy, jak duży wpływ ma system premiowy na codzienność naszych pracowników. I na dziś to byłoby na tyle. Dziękuję. Za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. I do usłyszenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Cześć. To już koniec dzisiejszego odcinka. Więcej praktycznej wiedzy o zarządzaniu firmowymi finansami znajdziesz w pozostałych odcinkach podcastu Finanse w Twojej firmie. A jeżeli chcesz sprawdzić, jak usługa zewnętrznego dyrektora finansowego mogłaby ułatwić Ci zarządzanie finansami firmy, Wejdź na www.plonaconsulting.pl i zamów bezpłatną konsultację finansową, podczas której lepiej poznamy Twój biznes i powiemy, jak mogłoby wyglądać wsparcie zewnętrznego CFO w Twoim biznesie. Do usłyszenia!